Joanna Górska trafiła pod kroplówkę. Prezenterka TVP zmaga się z uciążliwą chorobą. Joanna Górska, współprowadząca program Pytanie na Śniadanie, dodała na Instagramie nagranie z kliniki. Prezenterka była podłączona pod kroplówkę. Zmaga się z uciążliwą chorobą. Joanna Górska z Pytania na Śniadanie pod kroplówką. Joanna Górska, prezenterka Pytania na Śniadanie w TVP, na co dzień wygląda na zrelaksowaną i uśmiechniętą. W śniadaniówce jest dynamiczna, zaangażowana i wesoła. Nie każdy wiedział jednak, że Joanna Górska zmaga się z rzadką i uciążliwą chorobą. Dziennikarka pokazała na Instastory nagranie z kliniki, na którym widać, że korzysta z kroplówki, z której sączy się magnez. Okazało się, że u Joanny Górskiej zdiagnozowano tężyczkę. Prezenterka wyznała, że ma już za sobą 5 wlewów, z których każdy trwa godzinę. Kolejne 5 jeszcze przed nią. Co pół roku musi powtarzać taką kurację. Joanna Górska za pośrednictwem Instagrama przekazała, że walczy o dobre samopoczucie. Aby opanować dolegliwości wywołane przez tężyczkę, wykonała dokładne badania krwi i sprawdziła wszelkie niedobory. Sumiennie bierze leki przepisane przez neurologa, nie może zapomnieć o żadnej tabletce. Musi też stosować dietę bogatą w magnez, wapń, żelazo, cynki i potas. Nie obędzie się też bez wyżej wspomnianych wlewów z magnezem. Czym jest tężyczka? Tężyczka to schorzenie, a raczej zespół objawów chorobowych. Pacjent zwykle odczuwa niekontrolowane drżenie mięśni i ich skurcze lub slesz i mrowienie opuszków palców oraz okolic ust. Objawom mogą towarzyszyć światłowstręt, zaburzenia widzenia, bóle głowy czy kołatanie serca. Występowanie tężyczki może świadczyć zarówno o niedoborach witamin i minerałów w organizmie, jak i o zaburzeniach pracy tarczycy. Wapń, potas czy magnez poniżej wymaganej normy i wyżej wymienione dolegliwości mogą świadczyć o prawdopodobieństwie występowania tężyczki. Aby zdiagnozować schorzenie, należy udać się do neurologa, który przepisze skierowanie na wykonanie próby tężyczkowej, badanie elektromiograficzne, zwane EMG. Występują dwa rodzaje tężyczki, jawna oraz utajona. Tężyczka jawna objawia się wzmożonym napięciem mięśni twarzy i kończyn. U chorego może wystąpić hiperwentylacja. Tężyczka jawna zwykle rozwija się przez zaburzenia hormonalne oraz niedobór wapnia, hipokalcemia. Do jej występowania przyczynia się na przykład uszkodzenie przytarczyc czy radioterapia okolic szyi. Z kolei objawy tężyczki utajonej są nietypowe i mogą występować przy odpowiednim stężeniu wapnia, ale przy niedoborze potasu i magnezu. Spięcia mięśni czy mrowienie mogą być wywołane m.in. przez sytuacje stresowe.